Gościnie w Radio Wrześni 93,7. Przy mikrofonie Nadia Jóźwiak, a ze mną w studiu jest Szymon Krajniak z Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Witaj, dzień dobry. Witam Państwa bardzo gorąco, tak jak nasze lato, które nadchodzi tymi upałami. Witam serdecznie. W Gnieźnie jest Królewski Festiwal Artystyczny. Moc atrakcji na wakacje, ale września, Szanowni Państwo, wcale nie jest gorsza, nie odbiega, bo mamy kulturalną wrześnię i to taki projekt, który przygotowaliście właśnie na wakacje i tutaj też będzie się bardzo dużo działo. Tak, tak. Bardzo miło, że porównałeś nas do Gniezna. To jest bardzo miłe, bo zawsze Gniezno porównuje się do nas, ale to jest takie, bardzo mi się spodobało to porównanie. Rzeczywiście ta nowa jakby inicjatywa kulturalna września jest niczym innym jak zebranie wszystkich imprez kulturalnych, które dzieją się podczas tegorocznego lata i nawet już można wcześniej, bo lato mamy za oknami, a w kalendarzu ciągle jeszcze wiosna. Mamy mnóstwo bardzo ciekawych propozycji dla wrześnian. I może powiem o tej pierwszej, która jest zupełną nowością na wrzesińskim rynku muzycznym, tak można to spokojnie powiedzieć, czyli piątki z jazzem na rynku o godzinie 20 do godziny 22. Możemy usłyszeć najlepszych, najwybitniejszych muzyków polskich właśnie tego gatunku, czyli jazzu. A skąd pomysł na takie klimatyczne spotkania na wrzesińskim rynku? Tak naprawdę ten pomysł już był w naszych głowach od wielu, wielu lat. Wiedzieliśmy, że wrześnianie lubią absolutnie całe spektrum muzyczne, ale chcieliśmy skupić na tym projekcie naprawdę najlepsze gwiazdy polskiej sceny jazzowej. To nie jest łatwe, się okazuje, ale udało nam się pozyskać świetnego człowieka do tego projektu. Dawida Kostkę, jest to wybitny gitarzysta grający za bombem z najlepszymi, jest to muzyk sesyjny i dzięki jego znajomościom, koneksjom udało nam się właśnie takie najlepsze projekty polskie obecnie na ten piątkowy czas zaprosić do września. I jak się okazuje, te dwa pierwsze piątki pokazały, że mieszkańcy są zainteresowani muzyką jazzową. Tak, przyznam szczerze, z dużą niepewności czekaliśmy na ten pierwszy. Zaskoczył nas bardzo, bardzo pozytywnie. Napisaliśmy na Facebooku, że września kocha jazz. Ale teraz to, co się wydarzyło w obecny piątek, to daje dużo do myślenia. Mamy przecież mundial. Wszyscy mogli spokojnie usiąść przed telewizorami i zasiąść, bo przecież był świetny mecz Portugalia-Hiszpania, a tutaj komplet na wrzesińskim rynku słuchający muzyki jazzowej, około 400 osób. Naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem, cieszymy się z tego i cieszymy się, że właśnie września pokazuje, że słucha absolutnie wszelkiej muzyki, ma wyrobione gusta. Opowiem może szybciutką anegdotę. Podchodzi jeden z wrześnian na rynek i mówi: co będziecie grać, panowie, dzisiaj? No mówią, że będzie taki funky i tam, dobra, to przychodzę, jeżeli funky i jazz taki dobry, to ja przyjdę, nawet nie pójdę na ten mecz, który wydaje się być bardzo ciekawy. Ludzie wybierają jednak jazz we wrześniu. Kulturalna września to też kino, letnie kino pod chmurką. Taka stała wasza propozycja. Rusza w pierwszą wakacyjną sobotę, czyli 24 czerwca. Tak, kino pod chmurką to jest taka propozycja, która przyjmuje się już we wrześniu. Mamy piękny amfiteatr, który właśnie wykorzystujemy do tego. Są siedzenia, jest księżycowa aura i tam można spokojnie sobie zobaczyć, tak jak zawsze. Pierwszy film to będzie dla dzieci i rodziców, czyli taki familijny, a drugi to sensacja generalnie, żeby można było zobaczyć. Już dzisiaj będziemy mieli cały repertuar, będzie można sobie zobaczyć w naszym internecie. Patrzę na waszą rozpiskę i jest piątek zagospodarowany, jest sobota z kinem pod chmurką również, jest niedziela od rana, a właściwie w tych popołudniowych godzinach coś dla najmłodszych, a wieczorem śląskie szlagiery, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, na tym nam zależało, żebyśmy mieli absolutnie całe spektrum muzyczne, od jazzu, przez rozrywkę, przez jakieś kulturalne doznania w postaci dobrych filmów. Dzieci będą miały swoje niedziele dla milusińskich. No i później te śląskie szlagiery, którą... Absolutny hit. Tak, wersja trzecia w tym roku. Absolutnie z najlepszymi znowu wykonawcami, którzy są na topie w tym roku. No i mamy nadzieję, że znowu będzie komplet. Mamy też takie propozycje, jak na przykład koncert Tomasza Stockingera, jest koncert Marcina Wyrostka. Kto jeszcze się pojawi na wrzesińskiej scenie? Koncert Grażyny Łobaszewskiej w amfiteatrze. To propozycje bardzo ciekawe. Tak, i to wszystko, o czym mówimy w tej chwili, o tych koncertach, jest to tak zwany Tydzień Seniora, który zaczyna się już w następną niedzielę. No i będzie trwał, jak
sama nazwa wskazuje, przez 7 dni. I właśnie te propozycje, o których mówiłaś, są związane z tygodniem seniora. A w tym roku kończymy lato. Może jeszcze wiemy, że jest początek lata, ale może powiemy też o końcu. Jest świetny koncert. Będzie to nowy, można powiedzieć, projekt zespołu Cree, w którym będzie śpiewał muzykę swojego taty, czyli Rysia Ridla, czyli w takim projekcie bardzo mocno osadzonym w grupie Jam. Nie zabraknie także światowego przeglądu folkloru pod tytułem Integracje. To także propozycja, którą już trochę przyzwyczailiście do niej mieszkańców Wrześni, prawda? Tak, to jest związane z poznańskim światem muzycznym, folklorystycznym. Przyjeżdżają najlepsze tego typu zespoły z całej Polski i też świata. Mamy nadzieję, że właśnie w tym roku tak będzie. Ciekawostką jest moim zdaniem jeszcze koncert Pokój Tobie Polsko w sobotę 18 sierpnia. Zapraszam bardzo serdecznie. To jest związane oczywiście z odzyskaniem niepodległości 100 lat temu i to jest osadzone bardzo silnie właśnie w tych klimatach. I co ważne, podkreślenia, że te wszystkie koncerty, wejściówki są bezpłatne. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. A informacje na ten temat, gdzie znajdziemy? Na waszym Facebooku, Września Miasta w Centrum Zainteresowania? Dokładnie, bardzo proszę lajkować. Najlepiej te wydarzenia informujemy na bieżąco o tych artystach, o tym, co się dzieje, jakie mają niespodzianki dla państwa na września.pl. No i mam nadzieję, że również na waszej stronie internetowej radio-września.pl. Zgadza się. To Szymonie, jak spędzić wakacje? W tym roku? Wakacje 2018? No, najlepiej byłoby sobie tak wyjechać od poniedziałku do czwartku, a od piątku do niedzieli już zostać z nami we wrześniu. O wszystkich wydarzeniach w ramach kulturalnej wrześniu usłyszycie z pewnością na antenie Radia Września. Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę. Szymon Krajniak z Urzędu Miasta i Gminy był dzisiaj naszym gościem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Gościnie w Radia Września 93,7. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.